No cześć, ja jestem Ziemi, witam was bardzo serdecznie w tym świątecznym klimacie. Słuchajcie, dzisiaj po prostu już się nie mogę doczekać świąt. Nie wiem jak wy, jeśli też tak macie, możecie mi napisać to śmiało w komentarzu. Słuchajcie, dzisiaj specjalny jakby taki temat. To znaczy, chciałbym dzisiaj sprezentować coś każdej osobie na serwerze. No i do tego będzie mi potrzebna oczywiście Aga. Zaraz pójdziemy sobie po nią, musimy ją znaleźć obowiązkowo, słuchajcie. I zobaczymy, co razem wymyślimy, co razem będziemy mogli sprezentować. Cześć Agu. Cześć Zio. O, jak widzę, cześć że wszystkim, cześć. Tak dla odmiany robisz coś innego niż łowienie, a nie... To, no, w sumie no. Łowię ryby po okay, prostu. No. Dobra, słuchajcie, tak dość klasycznie. Na samym wstępie chcemy wam powiedzieć, że jeśli wam się spodoba ten odcinek, obowiązkowo zostawcie łapkę w górę. Dokładnie tak, słuchajcie. I obowiązkowo zasubskrybujcie nasze kanały, jeśli jeszcze tego nie robicie. Obowiązkowo, bo u Agnieszkowko musicie wbić stówkowko do końca rowkowko. Także... O, dokładnie. Bardzo bym chciała, to jest takie dokładnie. Moje małe marzenie, jej kanał znajduje się w karcie. Słuchajcie, jej kanał znajduje się w karcie, to jest gdzieś tam nade mną, w tym miejscu powinna się znajdować karta i w tym momencie możecie tam wbić i zostawić suba, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. A my, zapraszam. Słuchajcie, w tym momencie musimy co wymyślić, musimy dać prezenty wszystkim osobom na serwerze. To już jest ten moment. Słuchaj, zacznijmy od tego, że wiem, co możemy dać Cyferowi, ponieważ Cyfer jest takim troszeczkę takim... no jak to się mówi, farmerem w Minecraft, może podarujemy mu jakąś enchantowaną, albo może nie enchantowaną, a można enchantować złotą, motykę w ogóle? Złotą motykę, znaczy diamentową motykę, czy złotą tak, motykę? Diamentową, dobra, to ja zrobię szybko tą motykę a w takim może razie. Złotą właśnie, że ona byłaby taka cenna mocno, wiesz? Nie, bo to... Bo i tak nie będzie ale ona będzie mało wydajna, wiesz co? Dobra, tak? Weźmy motykę, zobaczmy, czy można motykę zenchantować. Niestety nie. Kiedyś dało się enchantować motyki, teraz się no, nie da, ale możemy nazwać ją... Chyba, że książkę jakąś damy mu, ale czekaj. Protection i knockback, o! Nie, wiesz co, zostawmy motykę, to będzie dobry pomysł. I tą motykę nazwiemy Turbo Oracz 3000. O, będzie. To będzie taka to dobra super. Nazwa. Okej. Mamy rozpadło mi się kowadło. O, nie martw się, mamy jeszcze jedno, nie martw się, u mnie... Rozpadło mi się kowadło. To ja zrobię ci nowe kowadło. Okej, przygotuj mi kowadło, możesz mi w prezencie dać kowadło. Okej, to będzie dobry pomysł, nowe kowadło. W sumie nie muszę super. Prezentów wymyślać. Słuchajcie, kolejne motywy, jakie moglibyśmy tutaj zastosować. Na pewno dobrym pomysłem byłoby dać Szymkowi... Patrz, nie spodziewałeś się, no on da cię prezent. O ja ci, ale ja chcę go w skrzynkę wsadzić później sobie. Dobra, także wiesz co... Nie, no to później zrobimy przygotuj 5 skrzynek. Tyle nas jest na survivalu, tyle potrzebujemy skrzynek. Ej, to ja nie mam prezentu dla ciebie. Dla Szymka, słuchajcie, ja bym wziął blok diamentów. Z racji tak, tego, że Szymek jest biedny i Szymka za bardzo nie stać na nic, to będzie taki motyw bogactwo, to nazwiemy. No, dokładnie. I Szymek dostanie od nas bogactwo, w sumie od Mikołaja, słuchajcie, bo to będzie pod choinką, ale to nie, jakby co to nie od nas są te rzeczy, nie? Nic bogactwo. Nic nie wiecie, dokładnie. Nie mówcie. Nic tylko nie mówcie tym razem, bo wiecie, bo to jest zawsze tak, że my mówimy wam coś, nie mówcie nikomu, a wy zawsze idziecie dokładnie. Mówicie. Dobra, mamy turbo oracza, mamy bogactwo, mamy kowadło dla mnie. W takim razie tak, słuchajcie, czoklet będzie kolejną osobą, która powinna coś dostać. Ja myślę, że słuchaj, bo czoklet lubi czekoladę. Możemy dać mu coś, co przypomina czekoladę i nazywać super czekoladą na przykład. I słuchaj, i tak mi się wydaje, coś brązowego musi być. I masz jakiś pomysł na bloki? Można by dać mu na przykład brązową glinę albo coś takiego. Mamy takie bloki. Jest brown terracotta, wiesz? A może damy mu bombolade, zobacz. Tak? O, nawet lepszy, słuchajcie, okay, dobra. Weź nazwisko bombolada. Czekolada dostanie bomboladę od wiecie, nas. Taką wypełnioną pęcherzkami powietrze czekolady, także będzie mu to na pewno dobra, zbuchało. Ale muszę to nazwać tak, wiesz, tak, żeby to było wybuchowe bardziej jeszcze, bombolada. O. Bombolada? Tak, to będzie bombolada, wiesz, taka wybuchowa czekolada z bombelkami. Dobra, to jest dobry pomysł. Mam przygotowane jakby co znaki i tylko wiesz coś, musisz tabliczki? Dać znaki dla siebie. Tak, tak tabliczki. I 5 skrzynek. Tak. Dobra, ja muszę coś jeszcze dla ciebie dać, ale ja myślę, że to sobie ogarnę jakoś na spokojnie. Tak, żebyś... Kurczę, ja w sumie coś bym zrobiła, ale no nie wiem, bo nie przygotowałam się, bo w sumie myślałam, że my sobie przygotujemy tak, wiesz, tak poza odcinkiem czy coś. Nie, no dobra, no damy radę coś, ja ci też coś dam spokojnie, także nie martw się, ale to słuchajcie w swoim czasie, tak żeby Aga nie wiedziała o tym. Wcale nie mówię o tym przy niej. No, wcale. Ja też wcale nie planuję. Dobra, nic, mamy te przedmioty, słuchajcie, przygotowane. Chodź, postawimy skrzynki w takim razie. To będą prezenty okay. od nas. Pozostali członkowie naszego wspaniałego survivalu również będą mogli zostawić w tych skrzynkach prezenty. Takie od Mikołaja, zobaczymy. No nie wiem, czy będą chcieli w sumie. My się zawsze bawimy w prezenty, także możemy zobaczymy. Podarować. Nasza wspaniała choinka, słuchajcie. Pod tą choinką znajdą się skrzyneczki. Także tak, chodź tutaj, postawmy te skrzynki jakoś ładnie. O! No tak, no, ale tak strasznie równomiernie je porozkładałaś, wiesz? No właśnie może tak przystawmy. Chciałam. Nie, może właśnie jakoś tak... Aha, czyli żeby po prostu tak powiedzmy... No tak, żeby to były prezenty tak. poukładane, nie? Po prostu. Tak? I może gdzieś jeszcze... Tu. O, i bomba, doskonale. Dobra, no to teraz, tak, po kolei. Tutaj damy... Wiesz co, to może ty nazywaj, to będzie okay. tak, wiesz, że ludzie będą widzieć, co ty dobra. Tam piszesz. No to poproszę tabliczki tam w takim razie. A ja wiesz co, może bym poszła przygotowała dla ciebie ten prezent. Okej, w takim razie możesz, ja nie będę wiedzieć.
cyfer. Nie miałam czasu pomyśleć o tym nawet co dla ciebie, bo ogólnie dla wszystkich, okej, pomyślałam, ale to dla kurde. Ciebie nie mam pojęcia. Przecież ty wszystko masz, co potrzebujesz. Szymon? Nie, to Szymen? Szymen? Szymek? Szymek? Okej, okay, słuchajcie, i następnie zostaje nam... Jo i... Agu! Okej, okay, mamy skrzynki podpisane, prezenty można tu powkładać. To jest mój prezent od Agnieszki, czyli kowadło. Następnie. A, czyli ja już mam, czyli ja już dałam ci prezent, okej. Okay. Dlaczego poszłaś, żebyśmy jeszcze jeden prezent? No w sumie, teraz Agnieszka zaczyna, co? Dobra, czemu? Dobra, ja w sumie... Bombolada dla Czokleta. To może chociaż ten. Bogactwo dla Szymka. Poczekaj, ja sobie muszę tylko... Turbo Ora 3000 dla Cyfera. I dla Agi ja prezent dam po odcinku, słuchajcie. Zobaczycie go na livestreamie, który odbędzie się jutro. Dobra, wiesz co, ja wezmę jeszcze, tylko zenchantuję ci. Zombie w czapce Mikołaja do nas przyszedł. Mikołaju, to dlaczego tak strasznie do nas idziesz z rękami wyciągniętymi? Chciał nas chyba przytulić, co? Takie mam wrażenie. No, straszny Mikołaj. Trochę, no wiesz, nie każdy Mikołaj jest. Dobra, słuchaj, wiesz co, prześpijmy się teraz. Trzeba było szybko zrobić sobie dzień. Muszę jeszcze nazwać ci to kowadło. Mam otwarty dom. Ciekawego. I kurczaka agenta w moim domu. O nie, to jest przerażające. Słuchajcie, co do kurczaków agentów, możecie zobaczyć w poprzednim odcinku Agnieszki na kanale, co się dokładnie wydarzyło, dlaczego są... On tu sadzi kolejnego tego, masakra. Słuchajcie, moda macie do pobrania w opisie. Oczywiście możecie sobie pobrać i również walczyć z kurczakami agentami, tak jak i my to robimy. Tak, dobra. Ogólnie do moda jest potrzebny forge, także musicie Tak. Potrzebujecie forge'a 1.12 i 1.12.2, jeśli chodzi o ścisłość, i tego moda można sobie dograć. Dobra. Jakie zabrałaś to kowadło, żeby je nazwać? Tak? Okej, w takim razie, słuchajcie, Aga to nazwie, na spokojnie, nie będę zaglądać jeszcze do tego prezentu. Ja przygotuję prezent dla Agi tak, żeby ona nie wiedziała o tym. Może w sumie nawet teraz bym to zrobił. To jest całkiem dobry pomysł, tylko nie mogę ci nic mówić, a ty nie patrz do mnie na monitor, proszę. Okej? Okay? No dobrze, nie patrzę. Ja teraz patrzę tylko w kamerkę i jak patrzę co w kamerkę, to nie patrzę wcale na ekran. Okej. Okay. Kurczę, jak nazwać to kowadło? Jak nazwać tutaj to, co ja mam dla ciebie? Co to mogłoby być? To musi być coś takiego specjalnego, co będzie bardzo mocno... bardzo mocno, jakby tutaj, takie, no, jakby to, nie, no nie mogę. Agu, musisz coś powiedzieć, bo ja muszę nie się zastanowić w tym momencie. No słuchajcie, ja idę zanieść właśnie prezent, który nazwałam dla Zio. Na livestreamie zobaczycie, jak nazwałam ten prezent dla Zio, bo Zio oczywiście teraz nie może tego otworzyć. Chociaż okay. Z drugiej strony trochę głupio, że wiesz, co ci dałam, więc... No ale to, to wiesz, no wiem co mi dałaś, ale jeszcze nie wiem co to jest dokładnie, to zobaczymy. Coś jeszcze, tak? Żeby było coś ode mnie. Co ja mogę dać? Co ja mogę dać? Nie wiem co możesz dać, musisz powiedzieć. Bo właśnie tak fakt jest taki, że przygotowaliśmy się dla wszystkich, wiedzieliśmy mniej więcej co moglibyśmy dać. Tak, ale nie przemyśleliśmy tego co moglibyśmy dać sobie. Dobra, okej. To jest problem. Okej, okay, dobra, mam nazwę. Myślę, że będzie całkiem spoko. Możecie napisać, co sądzicie o tym. I napiszcie oczywiście obowiązkowo w komentarzach, jakie wy mielibyście pomysły, co moglibyśmy dać jeszcze. Co? Nic, nie miałem w ręce, nic nie widziałaś przecież. Miałem siekierę, którą sobie zrobiłem przed odcinkiem, bo potrzebowałem siekiery, żeby ściąć tą tabliczkę, którą zrobiłaś dzisiaj. Tak. Dobra, no dobra, wiesz, o co chodzi, nie? Okay, no. W każdym razie, słuchajcie, napiszcie nam w komentarzach, co wy byście dali w prezentach dla wszystkich członków Survivalu, jak wy byście to rozegrali. A ja dla Agu wrzucam prezent tutaj i myślę, że w tym momencie nasze prezenty są w miarę skończone. No, Agu. W sumie, wiesz co? No, gdzie jesteś? Myślę jeszcze, wiesz? A gdzie, aha, myślisz dalej nad nazwą, tak? Tak? Tak. Tak? No, daleko jeszcze? Ogólnie? Tak? Tak. Tak? O, tak. Słyszę, że już zrobiłaś, dobra, tak. Wspaniale. W takim razie chodź na górę, zostawimy te prezenty pod tym i słuchajcie, zobaczymy zaraz, co nowego się tutaj wydarzyło dla osób, które nie mogły oglądać na przykład live streamów ostatnich, albo tym podobnych rzeczy. Okay, zaraz tutaj przeszkadza mi w wyjściu. Panie trochę. Kurczoku, proszę. Może tutaj... go wypuść ogólnie. Ja, nie wiem, on sobie... tutaj, on nie chce wyjść, już zostawiłaś wcześniej drzwi otwarte i on nie wyszedł przez te, nie przez te wiem, drzwi. Nie wiem, no ja tak specjalnie zostawiam je otwarte. Dobra, okej, ty wrzuciłaś tam, ja nie zaglądam. Słuchajcie, i teraz tak, z rzeczy, które ostatnio się wydarzyły, to było tak, zbudowaliśmy dom Dariuszowi, także Dariusz w tym momencie czuje się jak w domu prawdziwym. Tam dalej widać kurczaka, który jest na domu Szymka swoją drogą. Dalej nie ma kapelusza, więc może tak, trzeba będzie powiedzieć. Dariusz, słuchajcie, ma swój dom przygotowany. Czuje się jak w domu, tak totalnie jak w domu. Ściany z kwarcu, tutaj dach z netherbricków. No i oczywiście skrzyneczki do sortowania przedmiotów. Kto pamięta z poprzedniego survivalu, ten powinien wiedzieć. Oczywiście. Także tak, tutaj sobie Dariusz przebywa. Mariusz myślę, że przybędzie całkiem niedługo do niego. No nie wiem, można może by to, na święta, to usunąć. Ale nie wiem. Dobra, usuniemy no tak, tutaj to było rusztowanie. Tak, to było rusztowanie. Mamy też IKEA. Tak, o tak, słuchajcie, mamy IKEA tutaj w tym miejscu, IKEA, którą zasponsorował nam Arken, któremu bardzo dziękujemy w i pozdrawiam bardzo serdecznie. Oczywiście. Ja do Pola
live stream jeszcze dopisałam, że to jest IKEA. Tak, kolorystycznie, słuchajcie, idealnie IKEA, po prostu bomba wyszła w trakcie live streama. Tak spontanicznie, ale no nie będzie. Dokładnie nie tak. Szymek, jak widać, słuchajcie, jego dom tam powstaje w dalszym ciągu w takim samym tempie, w jakim powstawał. Ja nie powstawał. Wiem, czy on coś w ogóle planuje tu zrobić, ja tak pójdę zobaczyć. Ja też chętnie bym zajrzał do środka, zobaczyć, co tam się znajduje. Czy cokolwiek się zmieniło, on tutaj przychodzi czasami z nami gra, ale nie wiem, czy on tutaj coś Wydaje mi się, że nasze bogactwo, które dostanie od Mikołaja, będzie czymś takim potencjalnie rozwojowym. Coś, co może go zmotywować do działania, to prawda. No dobra. Muszę powiedzieć wprost, że nic się nie zmieniło, wygląda dokładnie tak samo, jak wyglądało. Skończyliśmy ścieżkę do Cyfera, to jest też takich ważnych rzeczy. U Cyfera oczywiście odkryliśmy fabrykę kurczaków, która nas przeraża w dalszym ciągu, bo... No i nie wiem, czy Cyfer w ogóle jest świadomy tego, że w sumie to są agenci, czy on już widzi, bo w sumie nie rozmawialiśmy z nimi na ten temat, a powinniśmy byli uzgodnić, czy rzeczywiście wszyscy mieszkańcy Survivalu są świadomi tego, że to są agenci. Dokładnie, słuchajcie, ale myślę, że dowiemy się to ewentualnie na jutrzejszym live streamie, na którym być może więcej osób się pojawi, nie Zobaczymy. Tylko my. Zobaczymy, jeśli będą mieli czas, to może do nas dołączą. Nie wiem, co jeszcze z takich rzeczy się wydarzyło ogólnie, z takich zmian potencjalnych, które tutaj gdzieś tam nastąpiły, chyba, co? W sumie niezbyt wiele, ale słuchajcie, ponieważ planujemy przebudowywać wioskę, no i zbudowaliśmy właśnie już dwa domki i chcielibyśmy zbudować z kolorowego cementu pozostałe domki. Wymyślcie kolory, połączenie dwóch kolorów. Tak jak mamy IKEA zbudowaną, słuchajcie, żeby te dwa kolory łączyć ze sobą, żeby one fajnie się komponowały. Chcemy, żeby wioska była dość kolorowa, taki mamy pomysł na to, taka dość modern będzie wyglądała, wiecie, no, tutaj, takie, tutaj IKEA, wszystko, tutaj coś innego. Wszystko z innej półki. No w każdym razie chcemy, żebyście wy zdecydowali, jakie kolory mamy wybrać, najbardziej lajkowane komentarze my wybierzemy i będziemy Dokładnie, wcześniej pisaliście, żeby zrobić właśnie wioskę w stylu modern, będzie w stylu modern i będzie mega kolorowa. Taki mamy pomysł, niech tak to wygląda w tym momencie. No myślę, że to jest dobry pomysł. No, dokładnie tak. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ej, ale skąd tu się wziął sorbet? Myślisz, że tam jest? Gdzieś go słyszę, ale Ale on tu za ściany nie słychać go, nie? No. Może być tu przy mechanizmach, bo tam w sumie Czekaj, jest takie miejsce. Czekaj, przyblokowałeś. Tu jest takie miejsce, gdzie mógł się pojawić w sumie. Ale dobra, to słuchaj, to nieważne, nie, no, nie aż tak istotne. Jest, ja chcę się go pozbyć, bo on tutaj strasznie hałasuje. Dobra, no coś z nim później zrobimy, nie, w tym momencie to nie takie ważne. On gdzieś jest i tutaj może się męczy, ale ja trzeba... nie chcę rozkopywać całego naszego tajnego miejsca tutaj. Gdzie on jest. Ty w ogóle... nie widzę obrazu z tej strony. Ja cię. O, ja cię kręcę, ale śmieszne. Ale on jest gdzieś z tej strony. On jest tutaj w mechanizmach. Ja jestem pewien, że on się znajduje gdzieś tutaj za ścianą, ja wiesz? Ja przejdę. Zaraz, czekaj. Tutaj? Okej, zobaczmy. Chyba go widziałem. Widzisz go? Chyba. Nie, to nie był zombie. To byłam ja? Nie, ale widziałem coś zielonego. Albo mi się przewidziało. A ja nie wiem, gdzie w ogóle Dobra, szukać. Przy mechanizmach niemożliwe, bo to jest światło. No tutaj właśnie. Raczej się nie pojawił w tym A może miejscu. Gdzieś pod podłogą? Ale to też niemożliwe, bo tam nie ma takiego miejsca, gdzie mogłoby się to Czekaj, wydarzyć jakby. Się podkopać. Dobra, słuchaj, nieważne, nieistotne. Czekaj, demoluje nam właśnie dom. Okej. Okay. Ja muszę go zajść, bo... A może to papuga? Nie, to nie jest papuga, bo właśnie... to nie brzmi jak mały. Papuga co? Miauczy w tym momencie, więc raczej niekoniecznie. Gdzie on jest? Masz go tu? Uważaj tutaj, bo to są mechanizmy. To nie tu. Cześć, wyjdę sobie stąd, na spokojnie. Dobra, słuchaj, to jest mało istotne w tym momencie, szczerze no w sumie, mówiąc, ten zombie. To prawda, no ale trzeba Też nie ma co tutaj zająć. Poszukiwać go daleko i daleko o, i teraz głęboko. Słyszałam papuga udaje zombiaka. No teraz tak, ale no Wkręca kurde. Nas coś. No trzeba coś tu... Ja nie wiem, słuchaj, czy może to papuga jest jakaś tutaj podejrzana pod tym względem. A może twoją papugę zaniesiemy do moich papug? I co myślisz, że będzie dźwięki tak. papug wydawać chodź, wtedy jako, że lepiej papuga? Czuła, chodź. No dobra, chodź tu papugo. Idę z nią, się, w takim razie. Na plecy. No. I w sumie możemy też pokazać Narnię tym osobom, które o, no jeszcze tak, nie widziały, słuchajcie, że jeśli jeszcze nie widzieliście Narni, która znajduje się u Agnieszki, no to... To zapraszam do szafy? Dokładnie tak. Ej, utknęłam na Narnię. No prosto. Schodzimy na dół do Narni. A tutaj słychać dużo zombiaków. Okej, słuchajcie, jesteśmy w Narni w takim razie. Tutaj trochę zimowy klimat papugo. Jest teraz. Hop, zostaw muszę tutaj, ją posadzić. Tak. O, zobacz, jak będzie tutaj dobrze. No pięknie, słuchajcie, doskonale. To jest Narnia, która jest zbudowana u Agnieszki w szafie, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. No, w sumie takie nie, tajne nie miejsce. Nazywa się Narnia, no po prostu to jest takie To jest miejsce. Szafa. Taka szafa, no tak. I ja myślę, że tak zostanie, że to jest szafa. Dokładnie tak. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że w tym momencie to chyba na tyle z tego odcinka. Także dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, zostawcie obowiązkową łapkę w górę. I od nas, słuchajcie, serdeczne życzenia świąteczne. Chcielibyśmy wam życzyć wszystkiego dobrego, no i tak w sumie to... No, wszystkiego najlepszego, żeby dobrych prezentów, były rodzinne, no, żeby było wam miło, jeśli żeby oglądacie nie było kłótni, już, tak jak zwykle w święta, że jeśli oglądacie emocje już po Wigilii, dokładnie, jeśli oglądacie po Wigilii, napiszcie, co koniecznie dostaliście w o, prezentach, słuchajcie. To jest moja prośba. I jeszcze chciałam coś powiedzieć. No. Odnośnie, a, prezentów. Możecie też napisać, co myślicie o prezentach, które daliśmy wszystkim. Czy uważacie, że to są prezenty dopasowane do osób? I ewentualnie, co sami byście dali. To jest o, takie... to też jest fajna opcja. No i to było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, na razie i cześć. Kanał Agnieszki macie w tym momencie na ekranie końcowym i odcinek, który się u niej znajdował również. Do zobaczenia na live streamie.